No i witam Was w kolejny sierpniowy dzień. Żniwa w pełni, dzisiaj nie będzie koszenia, ale jadę sobie ogarnąć słomę po jęczmieniu, którego cięcie widzieliście na poprzednim odcinku. Już sobie przed nagraniem zrobiłem mały przegląd sprzętu. No i oczywiście zgodnie z tym, co było wcześniej umawiane, mam pożyczoną prasę od Andrzeja. Jeszcze ją sobie trochę potestuję teraz. I jeżeli wszystko będzie w porządku, to będę ją od niego kupował. Fajnie, bo bardzo mi to ułatwi pracę. Bo będę mógł sobie sam jechać prasować, kiedy mi pasuje, a nie prosić się o usługę. Raz, że słoma po żniwach jest do prasowania, to i będzie coraz więcej siana, bo powoli powiększa się moja hodowla bydła. No i myślę, że jakieś usługi z prasowania też pewnie będę świadczył. To i ten zakup powinien mi się po czasie zwrócić. Sipma ma z tyłu zaczep do przyczepy. To skoro już tam jadę, to uznałem, że zabiorę ze sobą przyczepę i od razu przynajmniej część tych kostek zbiorę. Bo pewnie na jeden raz mi się to wszystko nie zmieści na tą przyczepę. Żebym tu tylko kołem w ścianę nie zawadził, bo trochę ciasno się zrobiło. No i jak to tu wygląda? Okej, jeszcze trochę do tyłu. Okej, i pięknie zestaw gotowy. Tu z przyczepy zdemontowałem tylko te górne nadstawki pod plandekę z rurą, która idzie przez środek, żeby mi się dobrze kostki układało. No to co ja tu zamykam? Otwieram bramę i mogę jechać na pole. Widły też zabrałem, bo na pewno miejscami przy miedzy czy gdzieś będzie trzeba trochę podrzucić, żeby całą tą słomę zebrać. Muszę uważać, szczególnie na zakrętach, bo dosyć długi ten zestaw z przyczepą jest. No i wystaje trochę na bok, więc muszę się trzymać maksymalnie do prawej na drodze. Dobra, to teraz szybko tylko bramę zamknę, bo trochę czasu mnie tu nie będzie na pewno i w drogę. Przyczepę sobie tu zostawię na razie i jadę prasować. Zacznę sobie od tego pola za drzewami najpierw, a potem przejadę na te dwa kawałki tutaj. Dobra, to teraz porozkładać wszystko i można wjeżdżać, niech roboty ubywa. Ten dźwięk pracującej sipy, nie do zastąpienia. No to jazda i zobaczmy, jak to pójdzie.
ja się tu nie zmieszczę przy tych drzewach. Dobra, to wezmę sobie od tego kolejnego pokosu, a potem kostki przerzucę i w drugą stronę objadę ten skrajny pokos, nie ma innej rady. Dobra, idę zobaczyć, czy tam już jakaś kostka wyszła. Czy wszystko jest w porządku, czy coś trzeba podregulować. Związane widać jest dobrze. Fajnie. Dobrze zbite kostki wychodzą, no to wszystko gra. Mogę jechać dalej. Ale mi się podoba ta robota. Fajnie, że się ta moja gospodarka jakoś kręci i powoli rozwija, bo co chwila jakieś nowe sprzęty udaje mi się pozyskać. Ta prasa to mi naprawdę dużo pomoże. Teraz jeszcze najważniejsze to beczka i rozrzutnik. Widziałem, że tam w komentarzach pod filmami się kilka osób oferowało z maszynami, to muszę rozeznać sytuację. Ale jeszcze nie wiem, jak będę stał z pieniędzmi, bo wszystkie moje oszczędności będę musiał wydać na prasę. Niedługo będzie kolejna partia sałaty do sprzedania. To jakaś gotówka wpadnie. Ale czy mi to wystarczy, to nie wiem. W sumie gnojówkę jakiś czas temu rozlewałem. To do wiosny już na pewno nie będę rozlewał, bo nawet nie będę tego tyle miał. Ale obornika się coś zbiera i dobrze by to było rozrzucić gdzieś przed orką. Także w pierwszej kolejności skupiłbym się na rozrzutniku. Myślałem, że dobrze by było kupić taki, który bym mógł zarazem wykorzystać jako przyczepę, bo sami wiecie, jak to u mnie wygląda. Jedynie ta autosanka jest w miarę dobra, no tyle, że z drewnianymi burtami, a pozostałe to jakieś gruchoty drewniane wozy. Ni to oświetlenia nie ma żadnego, a ze szczelnością przysypani zboża to nawet nie ma co gadać. Dobra, został mi jeszcze ten jeden pokos naokoło, ale to muszę wyskoczyć i pousuwać te kostki, co by mi pod koła weszły, to prasę sobie na razie zatrzymam. Wezmę od razu widły i podrzucę na ten pokos wszystko, co tam jeszcze po rogach leży niezebrane. Tak tylko trochę na bok je odrzucę, żeby się dało przejechać. Teraz tą słomę, co nie dojechałem gdzieś, albo mijaki porobiłem, to sobie widłami wrzucę na pokos, żeby się nic nie zmarnowało i będzie elegancko robota ogarnięta.
trochę tych kostek jest, a jeszcze dwa kawałki do prasowania są. No to ze zbieraniem będę miał roboty. Ale pogoda ma być dobra, to się nie muszę spieszyć, tylko na spokojnie sobie mogę ogarniać, to dam radę. Ważne, że mogę sobie te kostki na strych powrzucać jeden i drugi i potem wygodnie zabierać ile mi potrzeba. No i dobra, prasowanie zakończone. Jeszcze będę miał jedno pole po pszenicy do ogarnięcia, ale ona jeszcze tak z tydzień na pewno potrzebuje, żeby była do koszenia. No nic, to ja składam prasę, odstawię ją sobie i podpinam przyczepę i trochę tych kostek już pozbieram. Thank you.
Jeszcze idę sobie burtę rozłożyć. Rozkładam tylko prawą, bo ta przyczepa już za prasą wystaje na lewo. To jakbym jeszcze burtę rozłożył, to bym się na drodze nie zmieścił chyba. A jeszcze jakiś samochód przy mijaniu bym uszkodził i by była amba Fatima. No i tak w sam raz trzy kostki mi wejdą, to tak sobie pierwszą raję będę układał. To teraz bieg, trochę gazu i niech się siątka kula, a ja sobie będę wrzucał. Dobra, słuchajcie, tyle mam załadowane i tak to zostawiam. I tak mi to naraz nie wejdzie wszystko. I muszę tu przyjechać jeszcze, więc nie ma co ładować nie wiadomo jak dużo, bo boję się, żeby tego nie pogubić na tej wyboistej drodze. Drugi raz już przyjadę z samą przyczepą, to też się lepiej będzie prowadziło ten zestaw, to już to potem pozbieram wszystko. Teraz zjadę sobie na gospodarstwo, prasę odstawię, to co mam na przyczepie to wrzucę na strych do świń i wracam zbierać resztę.
No to co, nie będę was już zanudzał tym dalszym zbieraniem. Dzięki za oglądanie. Do następnego.